Środki stylistyczne, inaczej nazywane środkami artystycznymi bądź środkami artystycznego wyrazu, to celowe zabiegi językowe stosowane w literaturze. Mają na celu wywołanie u czytelnika konkretnego wrażenia i sprawienie, by sobie coś wyobraził bądź nad czymś się zastanowił. Warto znać pojęcie tropy stylistyczne. Polegają one na celowym zestawieniu wyrazów tak, by osiągnąć nowe znaczenie, przez co wzmacnia się ekspresja i zabarwienie emocjonalne tekstu oraz jego piękno i oryginalność. Najważniejszymi tropami są przenośnie, epitety i porównania. Epitety to wyrazy będące określeniem rzeczownika. Dzięki nim tekst staje się bardziej plastyczny i przez to łatwiejszy do wyobrażenia. Przykłady to kot jaki sprytny, zwinny, cichy czy dumny. W tym fragmencie wiersza znajdują się następujące epitety. Ciemnozielony, głuchy i smrekowy to określenia słowa las. Złocistej to określenie słowa mgła, a uroczystej to epitet określający ciszę. W tym tekście natomiast mamy inne epitety. Wielkie, malowane i różowe to określenia wyrazu maski, wydętymi określa wyraz policzki, a ogromnym i płóciennym to epitety określające przestworze. Z kolei oksymoron, czasem zwany epitetem sprzecznym, to zestawienie słów lub pojęć o całkiem sprzecznym znaczeniu, np. zimne ognie, ciepłe lody, woda w proszku, śpiesz się powoli czy pracowite lenistwo. Użycie oksymoronu ma zaskakiwać i wywoływać emocje. Ten fragment kolędy obfituje w oksymorony. Moc truchleje, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Składają się one także na kolejny tekst. I mrozem pałam i ogniami leję, mróz gorejący, a ogień lodowy, żyjąc umieram, konam nieśmiertelnie. Znajdziemy więc w tym fragmencie aż 3 oksymorony. Przenośnia, inaczej nazywana metaforą, polega na zaskakującym zestawieniu słów, które przynosi nowy sens, inny niż znaczenie poszczególnych wyrazów. Przenośnie służą wzbogaceniu tekstu i wpływają na wyobraźnię. Przykłady to zakazany owoc, tracić czas, morze łez, mieć nerwy ze stali i bać się własnego cienia. W tym fragmencie wiersza znajdziemy kilka metafor, m.in. mieć zielono w głowie oznacza nie przejmować się troskami. Fiołki kwitnące w głowie i sadzone na klombach myśli za młodu to beztroska towarzysząca podmiotowi przez całe życie, a dusza błękitna oraz słońce świecące bez trosk i zachodu to metafory wskazujące na pogodę ducha i życie chwilą. Odmianami przenośni są uosobienie, zwane też personifikacją, i ożywienie, czyli inaczej animizacja. Uosobienie polega na przedstawieniu przedmiotów, zwierząt, roślin, idei czy pojęć jako osób, tak jak w zwrotach słońce uśmiecha się, myśli szepczą i świat zwierza się. W tym fragmencie personifikację znajdziemy w postaci mówiącego i użalającego się nad muchą komara. Z kolei ożywienie to przenośnia polegająca na nadaniu przedmiotom lub pojęciom cech istot żywych, ale nie osób. Będą to więc zwroty takie jak czas biegnie, gwiazdy mrugają i nadzieja umiera. W tym utworze ożywienie znajdziemy tutaj. Piasek zaczął się poruszać, skakać i wibrować. W literaturze można się też często spotkać z symbolem i alegorią. Symbol obok znaczenia dosłownego ma także wiele znaczeń ukrytych. Słowo serce może oznaczać m.in. życie, miłość, troskę i dobroć. Przykładem jest róża z małego księcia, symbol piękna, delikatności i miłości, ale również kapryśności, trudnego charakteru i egoizmu. Z kolei alegoria, oprócz znaczenia dosłownego, ma tylko jedno znaczenie ukryte i niemożliwa jest inna interpretacja. Postaci kobiety z zasłoniętymi oczami, trzymającej miecz i wagę, nie można zinterpretować inaczej niż Temida, bogini sprawiedliwości. Przykładem alegorii jest biblijna scena, w której Mojżeszowi w postaci płonącego krzewu ukazał się Bóg. Kolejne środki stylistyczne to archaizm i neologizm i służą one stylizacji językowej bądź osiągnięciu jakiegoś efektu artystycznego. Archaizmy polegają na użyciu wyrazów, konstrukcji zdaniowych lub związków wyrazowych, które wyszły z użycia i dzisiaj już nie są stosowane, takie jak waćpan, białogłowa, przeskakować czy cebratka.
używane są często w powieściach historycznych po to, by język przywodził na myśli dawne czasy. Tutaj są to jakorze, czyli jak, zowią, czyli nazywają i bom zapomniał, współcześnie, bo zapomniałem. Neologizmy z kolei to wyrazy nowo utworzone, takie jak pozimka, plażing, straszyna czy sklerozja i stosowane są często w poezji i dziełach z gatunku science fiction lub fantasy. W tym tekście ich przykłady to ślepawe, zjesieniałe zmrocze, bez zaduma i podobłocze. Środkami stylistycznymi są też zdrobnienia i zgrubienia i mają one głównie na celu nadanie wyrazom pozytywnego lub negatywnego zabarwienia emocjonalnego. Zdrobnienia polegają na zmianie wyrazu za pomocą formantu tak, by podkreślić małość, młodość lub pozytywny czy ironiczny stosunek do niego, np. piesek, kwiatuszek, mamusia, przyjaciółeczka czy policjancik. Zdrobnienia w tym fragmencie służą podkreśleniu młodości i delikatności Danusi, a także młodego wieku i zadziorności Zbyszka. Zgrubienia z kolei polegają na przekształceniu wyrazu tak, aby pokazać starość, wielkość lub wyrazić negatywny stosunek, tak jak w wyrazach psisko, ptaszysko, babsko czy gmaszysko. W tym utworze zgrubienia służą pokazaniu, że podmiot liryczny nie chce używać zdrobnień i uważa je za infantylne. Powtórzenie polega na kilkukrotnym użyciu tego samego wyrazu lub zespołu wyrazów blisko siebie i służy podkreśleniu treści lub nadaniu tekstowi rytmu. W tym przykładzie powtórzony jest zwrot grajże i pojawia się dodatkowa forma graj. Odmianą powtórzenia są także anafora i epifora. Anafora to powtórzenie tego samego słowa lub słów na początku kolejnych wersów lub segmentów wypowiedzi, tak jak tutaj wyrażenie z czasem pojawia się na początku każdego wersu. Epifora z kolei to również powtórzenie słów lub zwrotów, ale na końcu wersów lub segmentów wypowiedzi. W tym przykładzie powtarza się cały wers na końcu kolejnych zwrotek. Warto też pamiętać, że rodzajem powtórzenia jest refren, występujący głównie w pieśniach i w hymnach. Kolejnymi środkami stylistycznymi są porównanie i jego odmiana, porównanie homeryckie. Porównanie polega na wskazaniu podobieństwa pomiędzy dwoma osobami, obiektami lub zjawiskami i tworzone jest za pomocą wyrazów jak, jakby, jakoby, niczym, na kształt, podobny. W tym fragmencie celem jest uzmysłowienie czytelnikowi, jak ważny dla narratora jest mały książę. Porównanie homeryckie z kolei pochodzi z twórczości Homera i polega na rozbudowaniu jednego z członów tak, że stanowi wręcz samodzielną całość. W trenie piątym, napisanym przez Jana Kochanowskiego, cała pierwsza część jest porównaniem homeryckim, w którym podmiot liryczny przyrównuje orszulkę do młodej oliwki, która została ścięta przez niecierpliwego ogrodnika. Apostrofa to bezpośredni zwrot do osoby, idei, bóstwa lub zjawiska, który służy wywołaniu silniejszego wrażenia na odbiorcy i często stosowany jest w utworach o uroczystej i podniosłej tematyce. Do zilustrowania jej znów posłużymy się trenem piątym, który kończy się bezpośrednim zwrotem do Persefony, opiekunki dusz zmarłych. Pytanie retoryczne z kolei to pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Zwykle ma wzmocnić uwagę czytelnika i skłonić go do przemyśleń. Tutaj pytanie retoryczne znajduje się tuż po apostrofie. Podmiot liryczny pyta Persefonę, dlaczego musi tak cierpieć, jednak nie oczekuje od niej odpowiedzi. Oba te środki stylistyczne znajdziemy również w trenie siódmym. Na początku podmiot liryczny zwraca się wprost do ubranek zmarłej córeczki, więc jest to apostrofa. A później pyta retorycznie, po co me smutne oczy za sobą ciągniecie. Pragnie w ten sposób wyrazić swój smutek. Wyrazy dźwiękonaśladowcze, inaczej nazywane onomatopejami, to słowa, które naśladują dźwięki i mogą to być wykrzykniki, takie jak stuk, ćwir, miał, lub pełne wyrazy, zawierające w sobie echo dźwięku, jak kukułka, szuranie, gwizd, świst, turkot, trzask, szelest czy dzwon. W tym fragmencie onomatopeje to wyrazy dzwoni, pluszcze, tłuką i jęk.
W tym samym fragmencie możemy zauważyć inny środek stylistyczny, którym jest instrumentacja głoskowa. Polega ona na nagromadzeniu wyrazów zawierających podobne głoski i ma na celu wywołanie określonego wrażenia słuchowego. Kiedy odczytujemy ten wiersz, jego brzmienie przywodzi na myśl dźwięk, kiedy pada za oknem. Jedną z odmian instrumentacji głoskowej jest eufonia, która polega na takim doborze wyrazów, by ich brzmienie było harmonijne i przyjemne dla czytelnika. Na przykład ten fragment brzmi wyjątkowo przyjemnie. Z kolei kakofonia jest przeciwieństwem eufonii i polega na użyciu wyrazów w taki sposób, by ich odbiór był nieprzyjemny i niepokojący. Tutaj cały fragment brzmi ostro i nieprzyjemnie. Do środków stylistycznych zaliczamy też rytm i rym. Rytm jest uchwytną dla słuchacza powtarzalnością, która pojawia się w wierszu i tworzony jest poprzez stosowanie przez poetów odpowiedniej długości wersów, używanie określonej liczby sylab w wersach bądź liczby wersów w strofach. Rymy zaś to wyrazy, które brzmią podobnie i umieszcza się je na końcu wersów. Dzielimy je ze względu na to, jak są ułożone, naparzyste, krzyżowe i okalające, ze względu na to, jaką długość ma słowo, na rymy męskie i żeńskie, oraz ze względu na dokładność, na rymy dokładne i niedokładne. W liryce współczesnej często występują rymy bez wyraźnego uporządkowania. Nazywamy je nieregularnymi. W kolejnych filmach zajmę się rodzajami rymów oraz wyjaśnieniem, jakie rozróżniamy typy wierszy. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.